8 października łańcucki zespół szkół nr 3, znany wszystkim jako Ekonomik, obchodził uroczysty jubileusz z okazji 75-lecia istnienia. W wydarzeniu wzięło udział blisko 300 absolwentów placówki, a do tego nauczyciele i sympatycy szkoły. Wielu z nostalgią oglądało dawne szkolne mury. Był czas na wspomnienia, wspólne zdjęcia i odświeżanie dawnych, zażyłych kontaktów. Szkoła ulokowana dziś przy ulicy Farnej rozpoczęła funkcjonowanie w 1941 roku jako dwuletnia publiczna miejska szkoła handlowa. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem jest Stanisław Karakulski. Utworzenie szkoły pod okupacją niemiecką łączyło się nie tylko z kształceniem młodzieży, ale i ratowało przed wywózką na roboty przymusowe do Niemiec. W 1944 roku w szkole zostało zorganizowane czteroletnie miejskie koedukacyjne gimnazjum kupieckie. Wieloletnią nauczycielką w szkole była m.in. pani Maria Klus. Rozpoczęłam pracę w 1962 roku w liceum ekonomicznym. Dyrektorem wtedy był pan Wilhelm Kudła. Dużo było klas zawodowych, w których chłopcy przygotowywali się do zawodu kierowcy i mechaników. Młodzież była chętna do nauki i do przygotowywania się dobrze do zawodu. Jeżeli porównać z dzisiejszym wyposażeniem szkoły pod każdym względem, to w tamtych czasach po prostu to były czasy dość trudne. Dzisiaj szkoła jest bardzo pięknie wyposażona. Dużo pracowni, widać ogromną pracę nauczycieli i dyrekcji. Przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać. Przez ile mórz lecieć ma biały ptak, nim wreszcie popadnie na piach. Przez ile lat będzie kanion ten trwał, nim w końcu rozkruszy go czas. Odpowiedzi wiatr wiejący przez świat, odpowiedzi bracie. W 1980 roku powołany został zespół szkół zawodowych, w skład którego weszło m.in. liceum ekonomiczne. W 2001 roku nazwa szkoły została zmieniona na zespół szkół nr 3 imienia Mikołaja Kopernika. Obecnie szkoła kształci m.in. w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich czy technik organizacji reklamy, a dyrektorem placówki jest Jacek Król. Drodzy nauczyciele i absolwenci, to wy, niezależnie od czasu i okoliczności, stworzyliście historię szkoły na przestrzeni tych 75 lat i pozostawiliście cząstkę siebie w jej dorobku. Działalność zespołu szkół nr 3 w Łańcucie na trwałe wpisała się w historię naszego miasta, powiatu i regionu. Szkoła to przede wszystkim wszechstronny rozwój młodego człowieka, odkrywanie jego talentów, predyspozycji, pasji, marzeń i planów na przyszłość. To pomoc w wyborze właściwej drogi życiowej i zawodowej.
kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich.